No jak, Andrzejku? Co rzut? Co rzut? Ale co, Andrzejku? O konie. O konie, co rzut? A. I a jaka długość gdzieś? O konia? No, największy, taki gdzieś. 17 cm. Taki największy. A grunt? Zapało 18,5. 18,5? No. A sobie zaraz nawiercę dziurkę. Co? Piękne konie chciałem. Tu zapałem. Tu dać? No. Ale będziesz wędkował tu? Nie. Dobra, to już znowu nie dewiercił. A ja łowiłem na 10 metrach. 10 metrów głębokości miałem. I co? 10 metrów. Mierzyłem metr krawiecki. 10 metrów. I co rzut? Dno. Dno. Wciąć nie mogę, aż w końcu wcięłem. Jazgasz jak palec 4 centymetry. Andrzej, i co, ochotkę założysz? Dno, dno, wciąć nie mogłem. Tak samo. Ale słuchaj, w jednej dziurze, w drugiej już nie, ale 10 metrów, Andrzej, 10 krawieckich metrów liczyłem. Taka głębokość. A tutaj o konie, ale nie duże, tak? No zobaczymy, zobaczymy. Rafałku, ile złowiłeś tych okoni? 7, 8. No widzisz, i samo konki, tak? No i dobra, więc ja z tej strony sobie usiądę, żółkę będziemy kłaść bezpośrednio na... Gruby, no. I tak mówię, za czym, drodzy Państwo, co i jak. Rafał, a tu jaka gdzieś głębokość od razu gdzieś będzie? Bo wędkę se przyszykuję, znów będę wiedział na jaką. Na pewno będzie 7 metrów. 7 metrów? No ja. I to zobaczcie, blisko tutaj jest brzeg, a tu już 7 metrów. Nie brałem przy dnie, brałem w toniu u góry. U góry? No. Na którym gdzieś metrze? Taki 2-2,5 metra może. Od ziemi? No. No zobaczymy, w toni. A! Okej, zobaczymy co i jak. I pierwsze postawienie murmyszki i jedziemy. Zobaczymy. Skubie. Spinką teraz. Nie są to olbrzymy, ale wiesz. No zobaczymy. Ale cieszy. No normalne.
takie na frytalki dobre. Na co? Na frytki dobre. Na frytki. No to akurat łowimy ryb na frytki. One same jak wyglądają jak frytki. Powiem szczerze, że takie na frytki to są zarąbiste. Mały, ale cieszy. Mały, ale cieszy. Tak Andrzej powiedział. 15. 15. I to tak. Pół godziny temu to samo było 15. Tak Rafał powiedział. Blisko pod lodem. Tu jest 7 metrów gdzieś. A biorą gdzieś na trzecim metrze. To mówią. Zobaczcie. Mały, ale cieszy. Tuż pod lodem. Pyknięcie było. O, ten to jest frytka. Frytka? Frytka. Jak będą takie brać, to będzie trzeba gdzie indziej dziury poszukać, zobaczymy. Mały, jak to Andrzej mówi, ale cieszy. Widzieliście jak biło? O. Mały, ale cieszy. Zmienimy robaczka. Założymy ping. No ale małe są, nie? Tak Rafał powiedział, blisko pod lodem, nie z dna. Mały, ale cieszy. Mały, ale cieszy. Zobaczcie, ile mam. Metr. Dwa. 3 metry. Na 3 metrach. No. Na 3 metrach stoją. A jest tu 7. Ale zaraz sobie wywiercę gdzieś indziej dziurkę. Zobaczę może jak pomost pójdę. Andrzej, jakby przy pomostach samych wziąć, tylko z tej strony? Jak? Może. To zaczepy są. Uważaj. Tak? Mhm. Ależ brania. Widzicie, cały czas kiwok bije, ale czeka na jakiś konkretny odjazd. Nie wciął się. Ja tak samo. Ja, widzicie, pinkę założyłem. Moment, wyczyszczą tą ochotkę z haczyka.
takie rybki drobne, to widzicie co się dzieje. Nie, zasuwa dziura zmienię. Pociągnę trochę wyżej jeszcze. Zobaczymy tutaj. Mały, ale cieszy. Nie, ja gdzie indziej dziurkę sobie wywiercę. Nie, wywiercę gdzieś indziej dziurę. Bliżej brzegu może. Dobrze. Więc drodzy Państwo, jedną tu. Jedną tu. Podsypiemy śniegiem. Jedną tu. A drugą tu. Weźmiemy lód i przysypiemy śniegiem. I zaraz śnieg weźmiemy, tak aby samą szczelinę mieć naokoło ze śniegiem, a nie zamarzającym lodem. Weźmiemy rupy i przejdziemy tam. I tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. Zobaczymy w tych nowych dziurach, co się dzieje. Andrzej ma sandaczyka małego, drodzy Państwo, zobaczcie sami, jaki piękny. Piękny, świętokrzyski sandaczek. Nic dodać, nic ująć. Ale jest, jest. Nie, zawsze to jakiś inny gatunek rybki, nie? No i cieszy. Mały, ale cieszy. Mały, ale cieszy. Nic dodać, nic ująć. A ja teraz rzucam teraz te dziury, które wziąłem bliżej brzegu. Zobaczymy. Zmiana wędki. Zmiana wędeczki. Tak jak mówię. Teraz na tą nieduża murmyszka, dwie ochotki. I zobaczymy. Jedziemy. Zobaczymy, jaka tu jest głębokość. Zaczniemy od dna. Mały, ale cieszy. I zobaczymy, co i jak. Dobrze, jest już na dnie. Podniesiemy.
Okej. Dobrze, zamknę. I jedziemy z tym koksem. Zobaczymy tutaj. Wysunę trochę. Za dużo. Okej. Jedziemy. Było. Widzicie, jak bije? I mamy okonka. Jak to Andrzej powiedział, małe, ale cieszy. Wracaj. I wędkujemy dalej. Zobaczcie, co się dzieje. Kładziemy naszą przynętę. Kładziemy. Pociągniemy. Pięknie. Bajecznie. Zobaczcie, drodzy Państwo. Wstawiamy. Podciągnę trochę i zobaczcie, co i jak. Stoi. Sylwek, chcesz kupić ode mnie przerębel? Widzicie? Już jedzie. Zobaczcie. Tanio, albo tanio wydzierżawi. I stawiamy. Prawdopodobnie ochotki już nie ma, ale skubię. Podbijemy. Ochotki nie ma. Ale widzicie, w taki sposób, jak to idzie. Więc założę ochotkę tylko i wędkuję, próbując złowić jakiegoś dużego okonia. Priorytet. Nie, jest ochotka. Priorytet to złowić wymiarowego okonia. Miał ktoś wymiarowego okonia? Nie ma. No to widzicie, u nas w okręgu świętokrzyskim wymiar okonia 20 cm i nie było okonia, który by miał 20 cm. Zobaczymy.
tam mamy jeszcze jedną dziurkę i zaraz zobaczymy w tej drugiej. No ja to miałem jedną frumentę. Ja bym miał frument, to bym przepił frument. Okej. Okay. Mam kawę, jakby ktoś chciał. Ja też mam kawę. To Sylwek ma słodką. Ja mam słodką, no. A ja mam słodzoną śniegiem. Ty masz frumentem? Frumentem. Nie ma frumentu, bo by dolał frument. Małe. Ale cieszy. Ach, piękna ryba, do wymiaru brakuje, ale cieszy, do wymiaru brakuje, ale cieszy, baja. Zakładamy sprzęta, czyli ochotkę i machamy dalej. I dalej spuszczamy, zobaczymy, może te większe w końcu wejdą. Takie łowienie zimową porą, nie zawsze się łowi duże ryby, no ale zabawa jakaś jest. Tak łapią na szarpaka, podrywa, za brzuch, za co się da. Zamach taki. Ach, jest kolejny. Mały, ale cieszy. Czy kolejny? Rafał zaraz będzie miał małego w ręce. Małego w ręce. Chociaż. Mam małego, ale cieszy. Ale przecież nie jest zimno. Tak. Rafał, mały, ale cieszy. Tak. Ale wariat. Ale wariat. No i drodzy pan. Okej. Pięknie, pięknie jest. Ale pogoda piękna, nie Andrzej? Koryby, żeby większe dopisały.
małe, ale cieszy. Zabawa przednia z tymi rybkami. Założymy pinkę. Założymy czerwoną pinkę. Kilka rzucimy. Przerębel. I zobaczymy, co jest grane na pinkę. Małe, ale cieszy. Dobrze, pomachamy trochę i zobaczymy, co i jak. Pardon, brachu, wracaj. Mamy robaka, mamy. Idę w tą drugą dziurę. Tutaj podsypałem. Zobaczymy, co i jak w tym przerębelku. Sam jestem ciekaw, co. A jak nie, to pójdę tam jak pomosty jeszcze i przy pomostach nawiercę jedną dziurę w razie co. I zobaczymy. Tu było podsypane. A to jest płycej. Tu jest trochę płycej. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co z tego przerębla będzie. Tu jest trochę płycej niż tu, ale zobaczymy. Było wskazanie. Mamy. Andrzej! Andrzej! Chyba największy dzisiaj. 18,5 na dzień. Nie, nie mierzę. Ale zobaczcie. Na razie mój największy. Zobaczymy. Więc baja. A ja wezmę sobie siedzonko. I w tej dziurze, w której nęciłem, zobaczymy dokładnie, co i jak. I
i kolejną zrobimy tu. Mamy dwie dziury. Zobaczymy co i jak. Idziemy po swoje rzeczy. Tu to samo. Drobna, mała rybka. Ale zobaczymy. Próbujemy złowić jakąś większą. Wie co jest, nie odpływasz. I zobaczymy. Okoń, odpływaj. Poszedł. Chyba w szoku był, że został złowiony. No i machamy dalej. Wymiarowy przynajmniej nas okoń interesuje. Na razie nie ma. Wszystko drzazgi małe. I takie ryby. Zobaczcie, takie ryby. Machamy dalej, no co zrobić. Duże w ogóle nie biorą. Zaraz sprawdzimy jeszcze tamten przerębel. I tak to leci, drodzy Państwo. Szału nie ma. No ale po nocnych zmianach, wiecie, trzeba jakoś wykorzystać dzionek. Bo jutro zaczynam drugie zmiany, więc mało wolnego, a łowić się chce, więc trzeba wykorzystać, póki lód jest jeszcze. No ale nie szczeliliśmy się z rybami, z braniami większych ryb i bierze to, co widzicie na naszym, na moim filmie. Więc machaj będą ryby. Będą. A nóż, widelec. Może coś się fajnego jeszcze złowi. Z kawunia. Tak aby nie usnąć na tym lodzie. No i wasze zdrowie po raz drugi, drodzy widzowie. Wasze zdrowie. Nie inaczej. Najlepszego. Okej. I wędkujemy dalej. Mamy coś dużego, nie mogę oderwać od dna. Albo zaczep.
Andrzej! Przytrzymamy. Zobaczcie, co się dzieje. Mam coś dużego, ale poszło w zaczep. Tak, Andrzej powiedział, że zaczepy są. Patrzcie, Andrzej! Ryba dnia, Andrzej! Odjazd, aż mi rękę tak szarpnęło i chyba w krzaki weszło. I chyba w krzaki weszedł, wiesz? Więc, drodzy Państwo, rwiemy. Rwiemy, niestety. No i zobacz. Odczepiasz, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc, drodzy Państwo, jak to Andrzej mówi, to nie są tanie rzeczy. Nie są marmyszki, to nie są tanie rzeczy. Więc zobacz. Trzeba je odczepiać. Bo tak to się nam budżecik troszeczkę uszczupla. Nie wiem, czy się uda odzyskać. I tak Andrzej mówi, to nie są tanie rzeczy, więc odzyskaliśmy chyba prawdopodobnie naszą przynętę. I mamy, dziękuję. I mormyszka odzyskana. Na tą, zobacz. Ale mówię ci, Brani, tak było, że aż szarpnęło mi ręką, wiesz? A że ręką. Mormyszeczki piękne. Piękna, no, zobaczcie. I na to mi. Ale mówię ci, Andrzej, coś było większego, bo mi ręką aż machnęło. I od razu wiesz. Chciałem popuścić. Andrzejku, chciałem popuścić. Nie tak ostatnio, co było, co żyłka mi szczeliła, więc. To musisz jeszcze powiedzieć, że to mormyszeczki są Norberta Kopacza. Tak? Tak, on robi sam je. Sam. Tak. Więc chłopaki chcą zaraz jechać, więc tą dziurę jeszcze spróbuję, którą wywierciłem z tej strony. Spróbujemy z tej strony i zobaczymy, co i jak. Zobaczymy w tej dziurce, w tym przeręblu. I zobaczymy. Jeszcze. Leży na dnie, podniesiemy i jedziemy. To była największa ryba, ta, która wyszła w zaczep. No ale cóż. Czułem ją, ale popuściłem, bo to bała lajka. Nie chciałem popełnić tego błędu, co
przy pierwszym połowie spod lodu, że pierwszą dużą rybę trzymałem. Żółka była 0,10 i duży okoń urwał żółkę, więc teraz popuściłem, weszła w zaczep i straciłem rybę, ale odzyskałem mormyszkę, bo jak to Andrzej mówi, nie są tanie rzeczy. Nie, 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 ale było, widzieliście. Zobaczymy tylko co. Tylko musimy wciąć rybę. Tutaj nic, idziemy do pierwszego otworu, nawijamy żyłkę i zobaczymy tu, gdzie był ten, ta ryba, która weszła w zaczep. Więc idziemy. A więc same drobne rybki biorą, więc drodzy Państwo, kończymy ten dzisiejszy wypad. Leciało tak, widzieliście, co tu dodać, koledzy połowili drobnej rybki, tak to było, nic, żadnej ryby nie żadna ryba nie była w granicach wymiaru ochronnego, czyli 20 cm, wszystko drobne i tak to leciało, nic dodać, nic ująć, zawijamy się i tak to leciało. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za to, że wciąż jesteście ze mną, na dobre, na złe, za subskrypcję kanału, za komentarze, za lajki i tak to leciało. Odpoczynek po nocnych zmianach, udany, rybki małe dopisały w dużej ilości, nic konkretnego, jedna prawdopodobnie większa, ale weszła w zaczep, bo czułem na żyłce i nie chciałem popełnić tego błędu, co przy pierwszym wędkowaniu, że nie czułem ryby, żyłka, wędka była pożyczona, żyłka była 0,10 i szczelił i tu też był prawdopodobnie okoń taki ponad 30 cm, 30 popuściłem, weszedł w zaczep, trudno. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, do następnego, siema, pyza, narka, jedziemy na Kielce i pamiętajcie, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie, nie inaczej, pyzuś, nie inaczej, narka, to jak, nawijaj. Ale co mam ci nawijać? No i jak z tymi dzisiaj rybkami twoimi? Dzisiaj z rybkami to było bardzo słabo. Sam drób pobierał. Sam drób. Nic większego się nie trafiło. Okonek największy 20 cm. Twój. No największy twój. I sandaczyk. I sandaczyk. Sandaczyk. I to dwie największe ryby. 25 cm. No i wszystko. Rafał, a powiedz coś o ciebie. A u ciebie? Sama drobnica. Sama drobnica. Nic wymiarowego. No, same drobne rybki, tak? Nie tylko ja zgadzam.
Nic więcej. Nic więcej. Nie zapomnij nagrać, że wisisz mi dwa frumenty. Dwa frumenty, a więc wiszę Andrzejowi dwa frumenty i tak to leciało, jedziemy na Kielce.